po murawie stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku. Jeszcze kilka tygodni temu biegali zawodnicy słupskiego Gryfa. Dzisiaj jest już spokój, ale gościmy na murawie. Jesteśmy gośćmi Pawła Kryszałowicza, prezesa słupskiego Gryfa. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam. Porozmawiamy o tym, co już za nami. Runda jesienna czwartej ligi. Gryf Słupsk na szóstej pozycji z 25 punktami. Kaszubie Kościerzyna 45 punktów jest liderem. To jest dobry wynik? Nie Kaszubi, Gryfa. Powiem tak, oczywiście każdy z nas, tak jak my działacze, kibice, również piłkarze i trenerzy, chcielibyśmy pewnie lepszy wynik osiągnąć. No, na to się złożyło wiele rzeczy. Przede wszystkim przebudowujemy zespół, a przebudowa zawsze kosztuje. Gramy bardzo dużą ilością młodzieży. No i ta młodzież musi popełniać błędy. Popełnia błędy i właśnie nieraz jest tak, że jak my tylko popełnimy błąd, to dostajemy od razu bramkę. No taka jest piłka i oczywiście chcielibyśmy grać, mieć więcej punktów, liczyć się w walce o awans, no ale dzisiaj jesteśmy na tym miejscu. Chcemy załapać się do tej grupy mistrzowskiej, która będzie po rundzie zasadniczej i spokojnie budować dalej zespół. Bo początek sezonu, te pierwsze kilka spotkań dawało nadzieję na to, że Gryf może być w pierwszej trójce. Po kilku kolejkach tak jeszcze było. Te spotkania były nasze. A potem stało się coś symptomatycznego dla rundy jesiennej, to znaczy seria porażek na wyjeździe. Tak, problemem naszym przede wszystkim były kontuzje. Tak jak mówię, przebudowujemy zespół, zrobiliśmy zmiany, zaczęliśmy inaczej trenować, ciężej i dużo naszych zawodników odniosło w tym czasie kontuzje i to był problem. Chyba nie graliśmy, albo może jeden mecz graliśmy w takim składzie, jakim sobie wymarzyliśmy na papierze przed rozgrywkami. I tu też był ten problem. Większość tych doświadczonych zawodników, na których mocno liczyliśmy, po prostu nie grało w tych meczach to z różnych powodów, z powodów kontuzji, z powodu różnego rodzaju wyjazdów. Każdy ma swoje zajęcia. Przypomnijmy, my nie jesteśmy zawodowym klubem. No i niestety ta młodzież nasza zrobiła postęp i to duży postęp zrobiła, no ale nie jest w stanie udźwignąć jeszcze tego ciężaru na swoje barki. Choć myślę, że styl i mecze przy ulicy Zielonej mogły się kibicom podobać. Gorzej z wyjazdami, no bo tam niestety większość tych spotkań przegraliśmy, musimy nad tym pracować. Kontaktowy gol dla gości padł w 68 minucie. Po błędzie w ustawieniu stoperów Deja znalazł się przed bramką Bilańczuka i łatwo skierował piłkę do siatki. Było już tylko 2-1. Ale to brak umiejętności, brak ogrania, czy brak odporności psychicznej, że trzeba nad głową popracować, nad spokojem? Myślę, że wszystko po trochu. Też brak umiejętności, bo to są młodzi zawodnicy, muszą się szkolić. Niektórzy do tej pory mieli niewiele minut na boiskach seniorskich, szczególnie w czwartej lidze. No i tak po prostu jest. To jest jakiś tam... trzeba założyć sobie plan. My ten plan założyliśmy. Trener dostał zawodników, przede wszystkim naszych. Jeżeli jacyś zawodnicy przyszli, to przyszli młodzi do nauki dalej. No i teraz po rundzie jesiennej jesteśmy o wiele mądrzejsi. Wiemy, na kogo możemy liczyć, z kogo musimy zrezygnować. O tym za chwilę, ale jeszcze chciałem powiedzieć o ostatnim meczu Gryfa w tej rundzie w Kościerzynie. Mimo, że Gryf przegrał 2-4, to jednak przez większość meczu to nasi chłopacy dyktowali warunki gry i to oni stwarzali sytuację, ale tak jak pan mówi, jeden błąd i od razu bramka dla naszych przeciwników. No tak, ja akurat nie byłem na meczu, ale z relacji mi przekazanych, no to prowadziliśmy grę, zresztą my staramy się w każdym meczu prowadzić grę. Nawet w tym meczu ostatnio, co przegraliśmy w Luzinie, no to Luzino dwie akcje przeprowadziło się na dwie bramki. My cały czas próbowaliśmy grać. Po prostu chcemy uczyć naszych chłopców grać w piłkę, no, żeby oni dalej szli w świat, no bo w końcu trzeba kogoś z tego klubu sprzedać wyżej, żeby ktoś też zaistniał na arenie. A to tylko można przez naukę gry w piłkę próbować. No niestety będą się nam przydarzały błędy i mocno na tym cierpi zespół, bo nie zdobywa po prostu punktów. A jak można ocenić w połowie sezonu nowego trenera? No przede wszystkim to jest człowiek bardzo zaangażowany i
Bardzo dużo wymaga od zawodników i właśnie nie wiem, czy nie za dużo, bo ci zawodnicy do tej pory nie grali w ten sposób i nie podchodzili do zajęć w ten sposób, bo nawet 5 razy w tygodniu potrafiliśmy trenować i to jest bardzo ambitny szkoleniowiec. Myślę, że tutaj dalej mamy jakiś swój plan, bo to jest plan na 2 lata, więc tutaj będziemy dalej robić i próbować grać, uczyć w piłkę. 3 miesiące, 4 ponad, bo pierwsze spotkanie z Gromem w rundzie wiosennej dopiero na początku marca. Co się będzie działo przez te kilka miesięcy, które przed nami teraz? No teraz do końca listopada mamy roztrenowanie, później każdy z zawodników dostanie rozpiskę, co ma robić w grudniu i na początku stycznia zaczynamy nową rundę, okres przygotowawczy. Wszystkie sparingi, z tego co wiem, to są ustalone, trener wszystko już poustalał. Także no, normalnie zaczynamy przygotowywać się do rundy wiosennej. I mam nadzieję, że ten okres wykorzystamy na zmiany w zespole, które nam pozwolą troszkę jeszcze lepiej grać w piłkę, no ale przede wszystkim na dobry trening, żeby ta nasza młodzież, która bardzo chce, muszę przyznać, trenować i grać, żeby jeszcze poniosła swoją umiejętność. No ale jeśli ktoś ubędzie, to ktoś musi na jego miejsce przybyć. Nad kimś już się sztab szkoleniowców Gryfa zastanawia? Tak, jakieś plany są. Jestem po rozmowie z trenerem Arkadiuszem. Mamy jakiś plan, no musimy go po prostu w życie wdrożyć. No wiadomo, że to ciężko jest zimą, ale gdzieś tam jakieś plany, mówię, mamy. Pomalutku, na razie jesteśmy dopiero świeżo po rozgrywkach, dajemy trochę odpocząć, a później zabieramy się do pracy, żeby w styczniu, żeby już kadra była w miarę gotowa do ciężkiej pracy.